Dobry, pozdrawiam wszystkich fajnych, atęczowych i kurwa świat idealny, tak? Chciałem wam pokazać, nieważne czyje to są pola, nie moje. Zobaczcie, co brak wody robi w rolnictwie. Widzicie? Naprawdę bardzo dobry gospodarz, ale stanowisko słabe. To co się dzieje z ziemią? Z braku wilgoci. To tak odnośnie świata idealnego. A po drugiej stronie już jest lepsza ziemia, lepsze stanowiska, bo tutaj już jest ta góreczka z piaskiem, nie? Zobaczcie, jak ładnie. Czyli pozdrawiamy, kurwa, świat idealny i dwóch zakłamańców, bo u nich to raczej na tych piachudrach będzie tak, a na dobrych ziemiach tak, ale pokażę wam tylko te, bo to kurwa przecież nie pasuje do świata idealnego w rolnictwie. Aha, pozdrawiam wszystkich żołnierzyków, kurwa, od klauna, tęczowego węża Bołała. Dlaczego ty jesteś tęczowy wąż Bołała? Bo masz taki faliczny kształt i włazisz im tam, gdzie oni się lubią zabawiać, czyli agonalnie. I to po taniości, bo węże są ponoć śliskie, to bez lubrykantu. Aha. Pokrowce od S-Line'a to se każdy może kupić i założyć nawet do każdego śruta. Później ci może mały pokażę, jak wygląda prawdziwy S-Line w klasyku. To ciut jest różnicy niż tylko kurwa siedzonko i pokrowiec. Aha, jeszcze jedna rzecz. Umówmy się, że jak próbujecie coś kurwa napisać, to nie obrażajcie rodziców. Ani kobiet przede wszystkim. Słuchaj, mały spleśniały kondonie, coś tam piszesz o mlecznych synach. Może ty swojemu tatkowi, czy tam kurwa swojemu Bożkowi z Marszczy Fredowa lubisz odsysać białko z flaczka tęczowego, to nie znaczy, że wszyscy tak muszą, nie? Także dalej wężu Boa, zaglądaj im w słoneczka. Bez lubrykantu oni lubią tanio. Nara.